Dzień dobry kochani, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Kawy bez cukru. Dzisiaj będzie trochę o tym, co w ostatnich tygodniach przyholowałam do domu, ale będą także upominki dla Was, ponieważ przygotowałam rozdanie. Rozdanie przygotowałam z okazji tego, że Kawa bez cukru jest już na kanale YouTube'owym od roku. 14 maja w ubiegłym roku siedzieliśmy sobie z W w tym pokoju i tak ten pomysł chodził mi po głowie, chodził i jak to u mnie bywa, został dochodzony w tym konkretnym momencie. Powiedziałam: W, weź kamerę i nagram pierwszych kilka słów, opowiem w nich, kim jestem, jaki bym chciała mieć kanał, kogo bym chciała zaprosić, co pokazywać i może Wam się to spodoba. Bransoletki to moja wielka pasja. Jestem kolekcjonerką. Ale nie o tym będzie ten vlog. Ja sobie tutaj siądę, mój kolega operator będzie się próbował znaleźć w sytuacji. Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym filmie. Ja mam na imię Ania, mam 47 lat i będę chciała się z Wami spotykać przynajmniej raz na tydzień i zapraszać Was do takiego mojego świata, który na kanale YouTube będzie się nazywał Kawa bez cukru. No i widać, że bardzo się spodobało, ponieważ w tej chwili po, no powiedzmy, roku mam 3300 subskrybentów i przybywa tego z dnia na dzień, ta cyfra rośnie, także jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem i będę chciała, aby moje filmy były jeszcze lepsze, abyście chciały zostawać u mnie na kawie bez cukru, zapraszać swoich znajomych do mnie, naprawdę będzie mi bardzo miło. Na koniec tego odcinka powiem Wam, jakie upominki przygotowałam dla osób, które zechcą wziąć udział w rozdaniu. A teraz na początek to, od czego zaczynałam, czyli co przyholowałam na własnych plecach do domu przez ostatnie, no powiedzmy, 3 tygodnie. I od razu z góry mówię, że wyciągnęłam może 1/4, ponieważ jeśli położę tu sobie wszystkie zakupy, to ja nie spocznę, będę nagrywała cały Boży dzień, aby te zakupy wszystkie Wam pokazać, a tak już po prostu nie będzie więcej co pokazać. W związku z tym zacznę od pęczka maskar i to nie są wszystkie maskary, które kupiłam, ale jak wiecie, ja mam zwyczaj przekazywać Wam informacje o produktach po tym, jak już krótkotrwale chociaż, ale ich używam, żeby to było połączone z pierwszym wrażeniem. Pierwsze wrażenie na temat tych produktów już mam, dlatego mogę się nimi podzielić. Ten kosmetyk, to jest Vibo Growing Lashes Stimulator Mascara. To jest maskara polecona mi przez jedną z Was jako kosmetyk, który dobrze nada się do cienkich rzęs i jednocześnie je pogrubi i wydłuży. Maskara pogrubiająca, stymulująca wzrost rzęs. Ona nie klei, pozwala rzęsy rozczesywać z takim dość, nie wiem, nawet dwoma czy trzema warstwami. Jestem jak na razie zaskoczona in plus działaniem tej maskary. Jedno, co mi na razie tylko przeszkadza, ale to jest jakby rezultat używania przez 2 czy 3 dni i jeszcze nie opanowałam tego gestu. Z tą maskarą, podobnie jak z osławioną Lovely, tą żółtą Curling Pump Up Mascara, jest jeden problem. Ostra szczoteczka postawiona u nasady oka powoduje, że to po prostu trochę boli, ale jeżeli już człowiek ogarnie, z jaką siłą ma malować te swoje rzęsy, to moim zdaniem to jest jedna z takich maskar, która na upartego, w moim przypadku, może być stosowana jako jedna jedyna i nie będę się musiała męczyć z dwiema.
Jest i druga maskara, to jest rimmel. Ja tę maskarę kupiłam w Superfarm na przecenie minus 40% i jest to volume colorist z taką szczotką, która moim zdaniem wygląda przecudnie. Klasycznie, nie silikonowo, ale też nie są takie drapakowate te poszczególne elementy tej szczoteczki. Ona ma przede wszystkim po pewnym czasie spowodować to, że nasze rzęsy będą ciemniejsze. Czyli nie wiem, po prostu jakaś henna, która powoduje, że nasze włosy, nasze rzęsy stają się ciemniejsze. Niestety, w moim przypadku ani po dwóch, ani po trzech nawet tygodniach stosowania moje rzęsy tam nawet nie drgnęły. Jeśli chodzi o zbudowanie kształtu rzęs wytuszowanych, to przy moich takich nikczemnych włosiętach to w ogóle mogłabym tak od rana do kolacji machać, może bym na kolację coś tam umachała. Nie, jest to zbyt delikatny produkt jak na osoby z tak bardzo delikatnymi i krótkimi rzęsami jak moje. Tak już w ogóle doskonale, jeśli chodzi o mnie, to sprawdza się ten produkt. To jest maskara, którą ja, kobieta wybredna, mogłabym uznać za produkt do rzęs doskonały. Szczotka to nie jest coś, czego ja bym wcześniej nie widziała. To jest szczotka wyżłobiona od dołu i lekko nadbudowana na górze, silikonowa. Tutaj są takie duże przestrzenie pomiędzy tymi rzędami igieł silikonowych i tam się zbiera tusz. Jak nie zwał, tak nie zwał, działa. Słuchajcie, działa. Dawno nie miałam produktu takiego jak ta maskara Maybelline Last Sensational, który by był w stanie doprowadzić moje rzęsy do takiego, wiecie, zdziwiona taka. Zawsze musiałam stosować dwa produkty, żeby taki efekt osiągnąć. I dlaczego ja tutaj nie pieję w ogóle, nie ma fanfarów, nie ma w ogóle skoków po stole? Ano jest jeden problem. Otóż na jakiś komponent w tej maskarze jestem uczulona. Więc jak już tak sobie pięknie zrobię te rzęsy i tak mam okazję chwilę na nie popatrzeć, no to potem muszę gorzko zapłakać nad tym, co widzę, ponieważ moje oczy reagują na coś, co jest w tej maskarze. Ja ją na razie odłożę, ponieważ moje pierwsze wrażenie po niej jest tak zachęcające, że ja dam jej szansę w innym okresie, mniej alergogennym. Zobaczymy, czym to się skończy. Ale jeżeli szukacie maskary, która zrobi wszystko naprawdę, co do niej należy, to polecam Wam z całego serca. Nie chwytałam za maskary Maybelline. I teraz widzę, że błąd. No a tutaj jeszcze takie wachlarze. O, takie będziecie miały brwi. Używając takiej szczoty już lekko grubszej, która ma za zadanie generalnie nasze rzęsy pogrubiać, rozdzielać i wydłużać. Bo chciałam powiedzieć, że dlaczego producent nie dopisał, że również fajnie rozdziela i wydłuża, bo ona fajnie rozdziela i wydłuża. Jak na maskarę pogrubiającą, moim zdaniem, wykonuje wszystkie te czynności z takim umiarkowaniem, jakiego poszukujemy w takich produktach wieloczynnościowych. Rzęsy są pogrubione, ale nie są posklejane, właśnie są wyczesane, takie wyniesione do góry i to też nie powoduje kolejnego ich sklejania. Naprawdę, moim zdaniem, rzecz godna uwagi. Vibo No Limit Lashes. Jeśli już jesteśmy przy rzęsach, to przejdźmy na chwilę do brwi. Ja nie zmieniłam absolutnie swoich preferencji, jeśli chodzi o produkt do stylizowania czy też malowania brwi i nadal jestem zakochana w wosku Bell, takim grubym, którym tak
widzicie tak szeroko, nie tak precyzyjnie nitkowato, tylko tak fajnie szeroko, naturalnie mogę sobie przyciemnić moje rzęsy, brwi. I nigdy nie zrobię tego właściwie za mocno. To jest podstawowy walor tamtego produktu, również taki, że coraz mniej mam tutaj u nasady brwi. I wszelka ingerencja jakimiś kredkami czy innymi rzeczami powoduje tylko, że cały... Przepraszam, ale coś mam... O, w oczach. Stawianie tutaj czegokolwiek... Nawet robienie henny tutaj u nasady brwi powoduje, że to wszystko zaczyna wyglądać trochę sztucznie. A wosk jakoś tam sobie daje radę. I w związku z tym, że ten mój wosk tak dobrze daje sobie radę, to ja niespecjalnie szukałam innych preparatów do tego, aby zadbać o swoje brwi. No ale postanowiłam się skusić. Taki drobiazg kupiony też na przecenie w Rossmanie, minus 49%. Brows Gel Creator, to jest z Lovely. Tam są dwa kolory, ten jest ciemniejszy. I on jest, słuchajcie, taki jakby minimalnie perłowy. Wzięłam go, ponieważ odstawał znacznie... kolorystyką od innych produktów tego typu, które mają naprawdę kolor takiej rozdziabganej wodą glinianki. Już tak oczyma wyobraźni widziałam, jak ja bym wyglądała z takimi błociastymi brwiami idącymi w kierunku rudości. Więc wzięłam ten, już przetestowałam i stwierdzam, że na wielkie wyjścia to się może udać. Kiedy naprawdę mam czas, żeby się tymi brwiami zająć, to pewnie się może udać. Ten efekt, który powstanie, będzie wyrazistszy w stosunku do efektu, który ja noszę na co dzień. Jak za bardzo ciapnę, to będę miała plamę i wtedy już trzeba się będzie bawić w wyczesywanie. Trochę potrzeba mi wprawy... Trochę jednak dochodzę do przekonania, że wolę mój wosk niż te wszystkie takie maskary do brwi, kredki cieńsze itd., itd. Myślę, że wosk na pierwszym miejscu jako taki element, który można bardzo równomiernie rozłożyć. Oczywiście wosk w takim sticku. I druga rzecz to najzwyczajniejsze w świecie cienie do brwi, które też można stopniować. Cienie może nawet bardziej, ponieważ cieniami tutaj z unasady brwi dotyka się lekko, żeby nie postawić na skórze takich zbyt mocnych, silnych kolorów. I to też sprzyja moim brwiom, bo ja chyba już Wam mówiłam w filmach, że stosowałam kiedyś, chyba miałam dwie takie maskary do wyczesywania i koloryzowania brwi. I po zakończeniu tych dwóch maskar zauważyłam, że mam tak jakby wydrapane, wyczesane brwi z tego miejsca, co było dla mnie w ogóle zagadką. Przeraziłam się bardzo. To mi jeszcze oczywiście całkowicie nie odrosło, pytanie, czy w ogóle odrośnie. No ale jak człowiek niemądry, no to co? No w każdym razie dobrze, że kupiłam to za jakieś 5 zł, to przynajmniej mam przekonanie, że do innych pozostałych nie ma się co tak spieszyć. Tak bym to powiedziała. Ostatnio w moich zasobach nie bardzo często pojawiały się szminki, ponieważ ja ciągle tam wygrzebuję coś z odmentów, z półek pochomikowane i tak specjalnie nie oglądam się za kolorami. To kolor obejrzał się za mną. To jest szminka z Eveline. Wyglądająca w taki sposób. W taki sposób. To jest szminka taka nietotalnie matowa. Jej kolor to 701. Nie bardzo matowa, one się różnią, zawartość tego słoiczka tutaj na dole różni się z kolorem rzeczywistym, ale generalnie szminki wypadają bardzo, bardzo na plus. To jest rzecz, którą ja dostałam od firmy Eveline na targach Meet Beauty.
Jest jeszcze kilka produktów z Eveline, które pokażę Wam przy innych okazjach. I wydaje mi się, że taki kolor nic nie widzę. Jesienno-letni to jest idealny wybór jak na tę porę roku. Jest naprawdę delikatny, jest naprawdę nie rzucający się w oczy, jest przyjemny w noszeniu i smakuje arbuzem. Jeśli dla kogoś ma to znaczenie. Też mineczki w oryginale kosztują bodajże 14 zł, nie jestem pewna, ale myślę, że jeśli tak jasny kolor fajnie zachowuje się na ustach, to tym bardziej można liczyć na kolory bardziej nasycone, które zazwyczaj dzięki swoim pigmentom od razu inaczej utrzymują się na ustach. Także ten nie przycholowany, a dostany, ale jestem zadowolona. Krótko wspomnę tylko o kontynuacji mojej współpracy z tym oto kosmetykiem. To jest Make Up Forever HD. Biały puder, który zmienił wystrój swój i zmienił gramaturę, ponieważ w tej chwili gramatura tego produktu to jest 4 gramy. I tutaj taki koszyczek, z którego pobiera się puder, nie jest to szczególnie wygodne. Nie można sobie też nalać specjalnie tutaj, bo widzicie, to jest taka zakrętka z postumentem. No ale jakoś sobie radzę, wkładam tutaj pędzel i jakoś sobie radzę, ponieważ moim zdaniem ten produkt jako puder wykańczający makijaż jest zdecydowanie najlepszy i zdecydowanie spośród wszystkich pudrów takich białych, czy ryżowych, czy innych, ten najdłużej utrzymuje mat. Jest też taki najbardziej jakby zmielony. Do tej pory myślę, że jego wadą była jego cena, chyba 160, prawie 170 zł za opakowanie 8-gramowe, a tutaj mamy 4 gramy i płacimy za to 56 zł. Jak na mnie? Kupować, nie oglądać się, nie obciąża makijażu. Robiłam testy z najróżniejszymi podkładami. Jak dla mnie ideał i wydaje mi się, że chyba w tym przedziale zaznam spokoju i już nie będę szukała niczego innego. Pozostanę na Make Up Forever HD powder i Wam też gorąco polecam kupienie takiej 4-gramowej, takiego 4-gramowego produktu. Da Wam szansę wypróbowania, bo to takie to jest wydajne, że mówię Wam. Naprawdę polecam. Teraz się pewnie zdziwicie, co Wam polecam. Wiecie co? Sama się sobie dziwię. Jestem po kilku dniach używania nowego produktu z firmy Liren. To jest No Mask, płynny fluid i serum z kwasem hialuronowym. Gdybym stanęła przy tym produkcie, przy półeczce, to bym powiedziała, w Boże, w życiu. Dzięki Bogu, dostałam go w prezencie do przetestowania wraz z informacją, że jest to produkt, który można posmarować na twarz jedną warstwą i delikatnie przykryć niedoskonałości, zrobić taki lekki makijaż. Można przykryć dwoma lub trzema warstwami, nie obciążając sobie skóry, ponieważ tutaj w tym serum jest tak dużo kwasu nawilżającego, że on po prostu ratuje nam tę warstwę, która jest warstwą podkładową i kryjącą w tym preparacie. On zastyga na twarzy, ale nie traci się komfortu, mając go na twarzy. Zastyga na twarzy, mówię o tym dlatego, że nie pobrudzicie sobie golfów, chusteczek i tego typu rzeczy, jeśli będziecie mieli jakieś elementy garderoby przy twarzy. Czy się błyszczy? Błyszczy się. Jeśli ja pod ten krem, pod ten podkład zastosuję mój krem taki stricte matujący i
po nałożeniu tego, ale jedną warstwą, w moim przypadku sprawdza się jedna warstwa. Przy dwóch już mam wrażenie, że jest tego jak na moje możliwości czy moje wymagania trochę za dużo. Jeśli na tą jedną warstwę przystępuję trochę na środku nosa moim pudrem z HD, to mam naprawdę na wiele, wiele godzin spokój. Poza tym ta skóra nie wygląda zmęczona. Ten cały stały zastrzyk tego kwasu hialuronowego powoduje, że skóra jest świeższa, jakby w ciągu dnia nie pozbywała się wody i nie sprowadza się wtedy do takiej suchej ziemi. To są moje pierwsze wrażenia. Ciekawa jestem, co będzie, jak moja skóra się do tego przyzwyczai i którędy będzie próbowała tutaj obejść walory tego produktu. Jeśli o mnie chodzi, to naprawdę jestem zaskoczona. I w związku z tym będę miała dla Was małą niespodziankę. Ale zanim, to powiem jeszcze o dwóch rzeczach. Jak już tak trzymam się tego Liren, to sobie pomyślałam, tutaj tyle kwasu hialuronowego w tym podkładzie No Mask, to trzeba jednak bardziej przyłożyć się do kroku często pomijanego i bagatelizowanego, a mianowicie do tonizowania. I tutaj swoim pięknym zapachem, nie ukrywam, takim świeżo morsko-toaletowym, przyciągnął mnie tonik z Liren. Tyle go już mniej więcej zużyłam. Nawet w ciągu dnia pod makijaż też używam, żeby jakby to oddziaływanie takie nawilżające było znacznie większe. 12 zł? Jakoś tak. Taka jest oryginalna cena produktu. Tam były jeszcze jakieś płyny micelarne i inne rzeczy. Myślę, że mam tutaj nowego ulubieńca i dlatego o nim wspominam, ponieważ zrobił mi się duet znacznie bardziej nawilżający niż matujący. A moja buzia to lubi. Pisałam Wam na Instagramie I'm gonna be gorgeous this weekend. A to dzięki temu preparatowi z firmy Technics Get Gorgeous Highlighter Powder, kupiony przeze mnie w TK Maxie za cenę 12 zł 99 groszy, przeceniony ze 108 zł, ponieważ kończy się mój ukochaniec highlighter z taką lekką poświatą różu. Nie było go ostatnio nawet na Allegro, w związku z tym postanowiłam poszukać czegoś nowego. Robi się z tego nieprawdopodobna tafla. On jest ani srebrny, ani złoty, może nawet taki trochę białawy, taka kość słoniowa. Zauważyłam już, że nakładany palcem daje znacznie większe wrażenie tego swojego błysku, ale cudownie można go stopniować i w związku z tym może być nawet takim highlighterem stricte biurowym. Idealne rozwiązanie. Jeszcze troszeczkę go potestuję i wtedy opowiem Wam, czy podtrzymuje moje zachwyty nad tymi produktami. A teraz pora już przejść do nagród dla Was. Już nie będę znowu wchodzić w te takie tony nostalgiczne, takie, wiecie, weryfikujące. Co ja myślałam, kiedy zaczynałam, co myślałam, zanim zaczęłam. Nie, teraz jest fajnie, teraz jest zabawa, są nagrody dla tych, którzy będą chcieli je wygrać. I jedną z nagród, jakie dla Was przygotowałam, jest ten podkład, o którym przed chwilą tak się rozwodziłam, że to taki fajny produkt No Mask, niepowodujący maski, zastygający na twarzy na tyle, żeby nie brudzić ciuchów. I utrzymujący każdy typ cery w należytej kondycji, nawet cery tłustej. Może być położony jedną warstwą i wtedy jest taki leciutki i rzeczywiście wygląda, jakby go tam zupełnie nie było. I to jest, myślę, taka najbardziej kusząca wersja. Podkład ma trzy kolory, więc może będziecie miały wątpliwości,
Przecież ta osoba, którą wylosuję, może mieć zupełnie inny kolor cery, ale jeśli tak będzie, to jest stosunkowo neutralny, jasny kolor. Jeśli nie będzie odpowiadał, zawsze może służyć jako jedna warstwa pod makijaż. Będzie się utrzymywał jako rodzaj bazy, jednocześnie takiej odświeżającej, nawilżającej i utrzymującej skórę w należytym komforcie. Także to jest pierwsza nagroda, jaką chciałabym przekazać dla jednej z moich subskrybentek. O większej ilości szczegółów opowiem później. Tutaj jest kolejna nagroda, to jest dla tych osób, które nie mogą trafić na idealny kolor czerwony. Ja miałam z tym taki sam problem, więc tutaj od firmy Indigo otrzymałam zestaw większości, myślę, czerwonych odcieni. Od najjaśniejszego do takiego aż prawie różowego będzie można sobie wypróbować. Firma Indigo nie jest specjalnie dobrze dostępna i znana jest zdecydowanie bardziej z lakierów hybrydowych, tymczasem tutaj lakiery analogowe i to w dodatku do wyboru we wszystkich możliwych czerwonych kolorach. Myślę, że to będzie fajny prezent dla którejś z Was. I żeby to wszystko się ładnie układało, to od tej samej firmy Indigo do tej paczuszki dołożymy krem do rąk. A trzecią nagrodą będą dwa produkty mineralne. Produkty otrzymałam na targach Meet Beauty, Annabel Minerals, i chciałabym Wam podarować dwa takie produkty. Pierwszym z nich to jest puder rozświetlający, mineralny. One są w tak neutralnych kolorach, że naprawdę myślę, że wielu z Was przypadnie do gustu. A drugi produkt to jest róż mineralny Rose w takim bardzo delikatnym, stonowanym kolorze. Tutaj trudno go dojrzeć. Ale mam nadzieję, że na takie dzienne makijaże będzie się dobrze spisywał. Do tego zestawu body lotion z firmy Indigo jako nagroda dodatkowa. No i teraz jeszcze pozostaje przekazanie Wam zasad tego rozdania. Bardzo bym chciała, abyście w komentarzu pod tym filmem napisali, jakie macie cery i jakie do swojego typu cery polecacie podkłady. A poza tym chciałabym również, abyście napisali, jakie są Wasze ulubione marki lakierów i kolory z poszczególnych marek. Myślę, że będzie to i dla mnie, i dla wszystkich innych osób czytających komentarze pod tym filmem ogromna, ogromna dawka takiej, wiecie, wiedzy, że to nie trzeba biegać po sklepach i się dowiadywać, tylko już wszystko jest wyłożone i tylko brać. Będzie również regulamin dokładny wzięcia udziału w tym rozdaniu. Zapoznajcie się z nim, proszę. Ja powiem tylko, że do 29 maja będę czekała na wspomniane wcześniej komentarze pod tym filmem. Po tym terminie wybiorę 3 osoby, które otrzymają 3 zestawy, takie jak Wam tutaj pokazałam, i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod tym filmem. Także nazwisk osób, które wygrają, szukajcie w opisach, w komentarzach pod tym filmem. Ja je tam opublikuję i wtedy poproszę Was o podesłanie na mój adres mailowy danych do przesyłki. Życzę bardzo serdecznie, aby spodobały Wam się te kosmetyki. Ja już używałam takich kosmetyków i jestem bardzo zadowolona. Cieszę się również, że mogłam dla Was przygotować takie zestawy. Mam nadzieję, że ucieszą Was tak samo jak mnie. Zatem cóż, powodzenia i do następnego odcinka Kawy bez cukru, jak zawsze w przyszłym tygodniu.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ups.